I jesień, podobnie jak i wiosna, obfituje we wszelakiego rodzaju targi kosmetyczne, kongresy kosmetyczne, bazary kosmetyczne i bazarki kosmetyczne. I tak niedawno, bo we wrześniu mieliśmy duże targi Beauty Forum, w drugim tygodniu listopada było LNE w Krakowie i trzeci tydzień listopada, czyli dokładnie ubiegły tydzień, to jako Cuda w Warszawie. I pierwszy raz muszę powiedzieć, że jestem zadowolony z tego, co robią organizatorzy, przynajmniej jeżeli chodzi o termin, ponieważ termin tym razem nie zgrał się z żadną inną imprezą targową czy dużą imprezą influencerską w kalendarzu rocznym. Duży plus mogłem poświęcić tym targom, tym razem. Spokojny czas, nie biegnąc z jednych targów na drugie, bądź przejeżdżając z jednego miasta do, duży, do, do drugiego, po to, żeby chociaż na chwilę wpaść i zobaczyć, co tam ewentualnie się dzieje. Ekocuda to taki duży bazar. Duży bazar bo właściwie głównie chodzi o to, żeby tam sprzedawać mniej, o to, żeby nawiązywać kontakty, współpracę, inne tego typu rzeczy, chociaż oczywiście i to również udaje się zrobić na ekocudach. Natomiast przede wszystkim chodzi o to, żeby sprzedawać, sprzedawać, sprzedawać. No i jeżeli chodzi o sprzedawanie, 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 to ja kupiłem, kupiłem, kupiłem i teraz Wam to wszystko pokażę. Nie będę powtarzał trzy razy. Byłem na kilku fajnych stoiskach, poznałem kilka fajnych marek, byłem na stoiskach firm i marek, z którymi współpracuję od jakiegoś czasu. Przywiozłem naprawdę sporo towaru. I pokażę Wam dokładnie to, co przywiozłem, opowiem trochę o tych rzeczach, trochę może przybliżę to, co będzie się działo z nimi dalej. Zacznijmy od bio, eko, drogerii, ponieważ stamtąd przytachałem największą ilość ładunku kosmetycznego. No więc białko W bioekodrogerii zacznę od tego, że przywiozłem sobie nową markę. Markę Spejk. Spike. Tak to chyba się czyta. Google podpowiadał szpejk. Ja myślę, że spejk chyba też nie będzie złym e, czytaniem. E, z marki tej przywiozłem sobie kilka rzeczy, ale najpierw o samej marce. Marka tak naprawdę w październiku tego roku obchodziła już 80. urodziny. To jest ogromne doświadczenie, zwłaszcza jeżeli chodzi o marki, które tworzą naturalne kosmetyki, i ta marka takie kosmetyki tworzy od 80 lat. W Polsce przez jakiś czas była, wiem, nawet Czarszka parę lat temu wspominała o tej marce i nagle marka wróciła. Bardzo dobrze. W tej chwili będę się jej mógł po prostu bliżej przyjrzeć. Tutaj w ręce trzymam po prostu serum, serum yy, hialuronowe, czyli będzie produkt nawilżający. Jak wiadomo, bo nie ukrywam tego, moja skóra jest skórą już w kierunku dojrzałej, ale przede wszystkim skórą, yy, która wymaga nawilżenia. Więc serum hialuronowe to będzie coś naprawdę fajnego. Może jeszcze trochę nawiążę do samej nazwy tej marki, bo nie wiem, czy wiecie, ale nazwa ta związana jest z pewną rośliną, z walerianą i tą roślinę znajdziecie w wielu produktach tej marki. Roślinę, która myślę, że przez przemysł kosmetyczny od jakiegoś czasu przestała być doceniana, a szkoda, bo ma w sobie wielki, fajny potencjał. Ale wracając do produktów, Przywiozłem sobie również wodę micelarną lubię czasami używać takiego produktu. Przywiozłem sobie naturalny dezodorant z linii męskiej. Muszę przyznać, że jestem pod ogromnym wrażeniem dużej linii męskiej w tej marce i to skłoniło mnie, żeby szybciej zerknąć na tą markę, skoro już wróciła. Z linii męskiej przywiozłem sobie jeszcze dwa produkty, a mianowicie przywiozłem sobie żel do mycia ciała i włosów, taki dość fajny, który ma energetyzować, całkiem przyjemny skład. Oczywiście o składach będę się zagłębiał pewnie za jakiś czas, jak opowiem wam już po przetestowaniu, ale coś co zaciekawiło mnie, ponieważ um, moja naturalna ulubiona marka do włosów Oride right, ma kofeinowy szampon do włosów, a tutaj mam szampon, który również będzie działał na zasadzie właśnie działania kofeiny i zobaczymy, czy może znalazłem jakiś tańszy zamiennik, przynajmniej jakościowy, bo nie wiem, jak bardzo ekologiczny, bo chyba póki co nadal, jeżeli chodzi o, o rajta, nic go nie przebija, ale. Wiąże z tą marką spore nadzieje. Jest naprawdę jeszcze dużo, dużo więcej produktów z tej marki, ale myślę, że na pierwszy ogień T5 to całkiem fajne, reprezentatywne grupy, które mogą mi pokazać, czy. Bardzo się tą marką interesować, czy nie, a na pewno za jakiś czas wrócę do, do tej marki, żeby Wam opowiedzieć o niej po prostu więcej. Albo może pokaże się gdzieś w jakichś zestawieniach kosmetycznych, może wpasuje się w jakieś inne filmy związane z konkretną grupą pielęgnacyjną. Zobaczymy. Póki co jestem dość podekscytowany tą marką i myślę, że fajnie będzie jej używać. <laughs> Druga taka ciekawostka, którą sobie przywiozłem, to trzy paint sopy. To są mydła. To są mydła, ale te mydła to takie coś ciekawe w pielęgnacji. Ponieważ mamy chociażby tutaj zieloną glinkę, taki muł właściwie zawarty w tym mydle, to mydło staje się również maseczką, bo wystarczy na dosłownie 30 sekund włożyć ją do gorącej wody, do miski z gorącą wodą, z zewnętrznej strony ta maseczka to mydło e, zmięknie. Pakowane jest jeszcze w takie woreczki, więc nie pokażę Wam dokładnie jak wygląda w środku, to sobie pozwolę rozpakować za jakiś czas poza kamerą, ale tak jak powiedziałem, wkładamy na 30 sekund do gorącej wody, zewnętrzna warstwa tego mydła zmięknie, nakładamy na skórę twarzy, możemy również na skórę ciała, bo to również będzie działało w ten sposób i przez Jedną, dwie, trzy minuty najlepiej byłoby około dwóch minut, nie mniej niż dwie minuty po prostu masujemy to. Czyli mamy produkt, który będzie działał, yy, będziemy używać jako czegoś, co masujemy. Mamy maskę, mamy mydło. Po upływie tych powiedzmy trzech minut spłukujemy trzy w jednym. Dość interesujące. Tak jak powiedziałem, mamy tutaj yy, zielone błotko. Mamy kakao. I mamy. E, czekajcie, nie, przepraszam. Kakao mamy tutaj, a tutaj mamy po prostu węgiel drzewny. Więc oczyszczanie, e, odżywianie, e, rewitalizowanie skóry. Trzy fajne produkty, trzy paint soapy. Jak dla mnie interesujące. Pochodzą z Korei i to poniekąd trochę widać w sposobie aplikacji produktu. Ja jestem. Na razie pod wrażeniem. Jeżeli już jesteśmy przy koreańskiej pielęgnacji, to nie byłbym sobą, gdybym nie przywiózł sobie kilku masek z Hanjisu. Hanjisu to już jest marka, którą Wam pokazywałem chociażby po wcześniejszych targach wiosennych Eko Cuda. Hanjisu ma bardzo fajną rzecz. To są maski, w których na przykład maska różana czy maska z masłem Szea to są maski, które są maskami w płacie, ale one są nasączone kremem z tego powodu będą dużo lepiej przylegały do skóry, dużo fajniej moim zdaniem pielęgnują i to jest fajne ale pozostałe maski, czyli na przykład maska z czerwonymi owocami maska z brokułem maska z centellą czy maska z drzewem herbacianym, które są po prostu płynnymi esencjami nasączone, to również fajne rzeczy. Hanjisu już wywarło na mnie jakieś wrażenie. Jest to bardzo fajna, bardzo naturalna, bardzo ekologiczna marka. Jakoś dziwnym sposobem te, te takie najmocniej myślące ekologii marki pojawiają się właśnie w Azji więc może nasze europejskie albo amerykańskie marki też zaczną w końcu tak myśleć trochę bardziej o naturze, o ekologii. Te maski już znam, bo już je używałem. Przyniosłem sobie je z tego powodu, że przygotowuję dla Was taki zbiorczy, zestawieniowy filmik o marce Hanjisu, gdzie opowiem praktycznie o wszystkich dostępnych w tej chwili w Polsce jej produktach, bo mogę już coś o nich więcej powiedzieć. A żeby mieć Wam co pokazać w takim filmiku, to w tej chwili przywiozłem sobie pakiecik. Maseczek. Ostatnia rzecz, którą przywiozłem, to yy, po rozmowie z właścicielami BioEkodrogerii yy, yy, do marki Biotuju podchodzę trochę jak yy, do jeża od jakiegoś czasu. Wiem, że jest, wiem, że wiele osób ją sobie chwali, wiem, że wiele osób sobie ją ceni i ja sobie przywiozłem tonik. Ponieważ właśnie właściciele Bioko Drogerii powiedzieli mi, że to jest najlepszy produkt, który pokaże mi, czy naprawdę jestem w stanie się w tej marce zakochać. W składzie tego toniku jest szałwia. Jakby była jeszcze lawenda i rozmaryn, byłbym naprawdę przeszczęśliwy. Nie ma alkoholu, więc tonik na pewno będzie delikatny dla skór wrażliwych. Myślę, że może być fajny. I faktycznie jest. To jeden z tych rodzajów produktów, po których najprościej jest powiedzieć, czy jesteśmy się w stanie zakochać w marce, czy nie. Więc dałem szansę Biotuju dzięki drogerii. Kolejnym stoiskiem, które odwiedziłem na EcoCudach i zrobiłem jakieś zakupy, to Orientana. Orientana to marka, którą znam poniekąd od prawie 7 lat, bo jednym z pierwszych... Y, 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 produktów orientalnych, które opisałem na blogu i to właśnie w jednych z pierwszych recenzji moich blogowych była maska krem z kaskaryli pod oczy. Oczy to zawsze było coś jest coś, co jest moim konikiem. Pielęgnacja oczu. Dlatego wtedy wybrałem ten, a nie inny produkt. Niestety po miesiącu używania do tamtego produktu, do tej maski kremu, nie zapała miłością. Mam wrażenie, że marka również nie, za, nie zapała miłością do mnie. Minęło trochę czasu, 7 lat. To kawał już ma czasu, w sumie. Ale pojawiła się nowość, która mnie zaintrygowała. Nowość, w której pierwsze skrzypce grają składniki aktywne z wyspy Jeju, koreańskiej wyspy Jeju. I tak mamy trzy maseczki. Maseczkę niebieską yy, Hutonię, która będzie yy, między innymi nawilżała bo każda z nich nawilża, ale jednocześnie yy, ma parę innych ciekawych. Że tak powiem, właściwości, mamy różową wiśnie, która będzie nawilżała, ale najprawdopodobniej, moim zdaniem, będzie działała też fajnie odmładzająco, i mamy złotą aralię, która, jak każda z nich, ma nawilżać, ma ładnie wyglądać, jednocześnie mam wrażenie, że może być odżywczą, przyjemną maską. Przynajmniej tak ja odbieram ich składy. Składy są naprawdę przyjemne. Maski mogą być przyjemne, na pewno fajnie pakowane, nietypowo jak na maski. Kupując trzy produkty można było zgarnąć gratisa. I moim gratisem jest maseczka dla skór dojrzałych z żeńszeniem. Maseczka, która ma działać dla skór właśnie dojrzałych, pielęgnować w skórę nocą. Musiałem skorzystać, planowałem kupić tylko dwie maseczki, kupiłem trzy. Dostaję gratisa. Zobaczymy. Mam nadzieję, że tym razem e, moja miłość do orientany może nie wybuchnie, ale w jakikolwiek sposób wykiełkuje, daje szansę. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym mając tylko możliwość nie odwiedził stoiska zapach orientu. Pani Magda i jej mąż jak zawsze przywożą niesamowite rzeczy. I tym razem przywiozłem sobie perfumy. E, chociaż mogłem przywieźć również pielęgnację, bo tym razem wystawiali Również niesamowitą markę pielęgnacyjną, taką, którą możemy wykorzystywać zarówno w domu, ale spokojnie mogłyby na niej pracować również gabinety kosmetyczne. Ale nie o tym. Dzisiaj o dwóch zapachach. Jeden z tych zapachów już Wam e, pokazywałem. Orientika jej Ashwag Noir to zapach, w którym co prawda, w składzie nie ma różowego pieprzu, ale ja go tu czuję. Ja go po prostu tu czuję. Tu czuję wiele różnych fajnych rzeczy. Opowiadałem wam o nim e, podczas relacji i pokazywania mojego holu z targów Beauty Forum, i tym razem nie dla siebie, ale na prezent, ponieważ zbliżają się święta, więc nie mogłem sobie odmówić zapach, który mnie ujął, ujął moje koleżanki, blogerki. Będzie idealnym prezentem dla kogoś bliskiego. Ale to, to jest prawdziwa petarda. Euforii to marka malezyjska tworzona przez dwóch braci. I jest to marka perfum rzemieślniczych. Niesamowitych perfum, bo te perfumy są bardzo nieoczywiste. W zapachu tym, czyli Ryukyu, mamy wiele niesamowitych. Lokalnych, związanych z samymi perfumami składników. Ryukyu to po prostu królestwo, które związane albo właściwie umiejscowione jest na znanej nam wyspie Okinawie. Właściwie to było królestwo, które mieściło się na Okinawie. I tym terenem, tą wyspą, zainspirowane są właśnie te niesamowite perfumy. Perfumy to warto zaznaczyć, ponieważ. Eee, za perfumowanie tego 30 militrowego cacka to ponad 30%. Więc to naprawdę są już perfumy. To żadna woda toaletowa. To żadna woda perfumowana. To po prostu perfumy. Ryukyu jest wyjątkowe. Nie tylko z tego powodu, są to perfumy. Ale właśnie z tego, jak jest tworzone. Zresztą nie tylko Ryukyu. Wszystkie perfumy euforii. One nigdy nie przechodzą reformu reformulacji. Nie wiem, czy wiecie o co chodzi. Jeżeli wiecie, to fajnie, jeżeli nie, to i tak to zaraz postaram się lekko wyjaśnić. Każda firma tworząca perfumy wybiera jakieś na przykład olejki eteryczne. I jak wiadomo, te olejki eteryczne czy składniki tych perfum. W każdym roku mogą pachnieć ciut inaczej. I nawet jeżeli ustalimy, jako y, osoby tworzące dany zapach, idealną listę, która tworzy ten, y, ten zapach, udoa, u, idealną recepturę, w następnym roku, używając tych samych składników, z tych samych roślin, z tych samych y, miejsc, y, może się okazać, że ten zapach nie będzie pachniał dokładnie tak samo. Z tego powodu euforii ma taką zasadę. Kupują jakąś partię składników i dokąd wystarczy im składników po opracowaniu już odpowiedniej formuły, dotąd zapach jest tworzony. W momencie, kiedy skoń skończą się yy, składniki, które były związane z formulacją danego zapachu, zapach już nigdy więcej nie wraca do oferty. Żeby nie zdarzyło się coś takiego, że za jakiś czas kupimy te same perfumy i okaże się, że pachną zupełnie inaczej. One mają pachnieć dokładnie tak samo, i to jest ta. Niesamowita również wyjątkowość tych perfum. Natomiast jeżeli chodzi o same Ryukyu i o wyspę Okinawę, powiem Wam tylko tyle. W perfumach tych ja czuję deszcz, czuję mokre kamienie, czuję te same kamienie, które są skąpane w słońcu. One mają specyficzny zapach. Nie wiem, czy zwróciliście kiedyś uwagę, leżąc na kamienistej plaży, że ta plaża. Pachnie właśnie rozgrzanymi w słońcu kamieniami, tak mineralnie, tak nietypowo. Te perfumy mają w sobie dziką roślinność, mają mech, mają zapach soli, bryzy morskiej wszystko to, co ewidentnie rysuje nam obraz właśnie okinawy. I to jest to coś niesamowite. Na pewno zapach jest specyficzny i jestem pewny, że wiele osób po. Pierwszym powąchaniu tego zapachu wcale nie muszą one przypaść, wielu osobom po pierwszym powąchaniu tego zapachu, po pierwszych nutach wcale nie muszą one przypaść do gustu. Ale tym perfumom należy dać szansę, ponieważ to w jaki sposób one się rozwijają na skórze, to jest niesamowita historia. I zachęcam Was, jeżeli będziecie mieli okazję, to. Zapoznajcie się z produktami euforii. Może niekoniecznie z Ryukyu, ale jest wiele innych ciekawych zapachów, właśnie euforii. A znajdziecie je właśnie w Zapachu Orientu. Pani Magda naprawdę sprowadza niesamowite rzeczy i tymi perfumami przekonała mnie jeszcze bardziej do tego, że jest niesamowitą osobą z niesamowitym wyczuciem, z niesamowitym zmysłem. Przede wszystkim wielokrotnie widziałem, jak pani Magda na stoisku potrafi dobrać. Zapach. Więc nawet jeżeli macie z tym problem, bo nie wiecie, bo zapachów jest ogromna ilość, to pani Magda wam po prostu w tym pomoże i przeprowadzi was przez niesamowite, nie tylko arabskie perfumy, ale również perfumy pochodzące z głębszej Azji. Teraz trzy różne produkty z trzech różnych stoisk. Mamy coś. Do dłoni i stóp. Meliker to marka, którą też już jakiś czas temu poznałem i dość się z nią polubiłem. Tym razem kupiłem sobie ponownie, bo to już nie jest moje pierwsze pudełko, peelingu do dłoni i stóp o zapachu pomarańczy i kokosa. Peeling ten jest o tyle fajny, że poza cukrem, który jest składnikiem ścierającym, ma w sobie również wiórki kokosowe, które również delikatnie będą działały ścierająco. Bardzo fajne składniki, jeżeli chodzi o bazę olejową, która jest nośnikiem i tą częścią pielęgnacyjną tego peelingu. Ale Meliker tym razem zaimponowało mi czymś innym. Otóż Meliker wspiera Fundację Kwiat Kobiecości. Jest to organizacja charytatywna. Która e, pomaga kobietom. Dochód ze sprzedaży tego peelingu e, spowoduje, że przyłoży się do tego, że po małych wioskach i małych miasteczkach naszego kraju zaczną jeździć, e, nie wiem jak to nazwać, mammobusy. Będzie można po prostu wykonać sobie mamografię, po którą sięgnięcie do której osobą naprawdę ze wsi, bądź z małych miasteczek, nie zawsze jest prosto. Dlatego myślę, że oprócz naprawdę fajnej jakości produktu, przyjemnego zapachu, bo zapach jest naprawdę bardzo przyjemny, warto ten peeling kupić właśnie chociażby z powodu tego, że część dochodu jest przeznaczona na pomoc kobietom, które mogą się uratować dzięki temu, że wcześniej zostanie wykryty nowotwór. Wczesne wykrywanie w tych sprawach jest najważniejsze. Dlatego tym razem wspieram właśnie Mammobusy i Meliker oraz Kwiat Kobiecości. Świetny produkt, świetna idea. Markę znam od jakiegoś czasu. Będę ją wspierał jak tylko mogę i zachęcam Was do zakupu właśnie tego peelingu. Bo nie tylko dobry produkt w nie najdroższej cenie. A jeszcze przy okazji. Pomagamy. Drugi produkt to Kan, polska marka, męska marka. Tym razem mam balsam do brody. Jest jeszcze olejek jako nowość, ale ja akurat zdecydowałem się tym razem na balsam do brody. Na poprzednich targach, na poprzednich ekocudach, przywiozłem sobie skana żel do mycia. Nie wiem czy pamiętacie taki czarny, wyglądający jak smar z węglem żel do mycia twarzy i brody. Niesamowity produkt, świetna wydajność i ten olejek, boże ten, ten balsam zapowiada się równie świetnie. Niesamowity skład, gęsta, porządna tekstura zmienia się w bardzo fajny olej, który idealnie będzie działał dla brodaczy. Więc dlaczego nie? Zwłaszcza, że kan teraz zmienił trochę swoją szatę graficzną, myślę, że jest nawet ładniejsza niż ta poprzednia. Niebawem pojawią się właściwie już pojawiły się też zestawy świąteczne w fajnych cenach. Może warto się zainteresować kanem, a skoro męskie, to coś dla niego, czyli coś dla mnie, herbatka ziolowa, ziolowe. Tutaj mam herbatkę na witalność i ta herbatka przede wszystkim to fajny skład między innymi korzeń lubczyków wspomagany paroma innymi składnikami. Tu mam akurat sugerowaną kurację na 10 dni, ale można też kupić większe opakowania. Wiem, że od stycznia wchodzi do y, drogerii Rossman. będzie łatwiej dostępne niż tylko przez internet. Dlatego zainteresowałem się właśnie zielową herbatką. Czy będzie zielowy? Zobaczymy. O Ofigi przedstawiać Wam raczej nie muszę. Ci, którzy oglądają mój kanał, bądź czytają mojego bloga, bądź zaglądają na mojego Facebooka tudzież Instagram, już Poznali tą markę i nie mogłem się powstrzymać, żeby nie przywieźć sobie dwóch nowości: czyli pani Jeziora, niesamowitego hydrolatu. Dlaczego niesamowitego to dosłownie za moment? Czystej figi, bo to również nowość, która jest fajną rzeczą. I póki co nie spotkałem się z tym, z tym olejem w tej wersji, w, ta, w takiej formie do kupienia normalnie. I demaskator. Demaskator to coś. Od czego zacznę? Jeżeli potrzebujesz zmywać makijaż, a masz bardzo delikatną skórę, de maskator jest naprawdę bardzo delikatny, bez żadnych środków myjących, bez mleczek, bez miceli, bez żeli, bez czegokolwiek, powinien sobie poradzić czarny, na pewno. Z tym najmocniejszym, bo są jeszcze dwa delikatniejsze demaskatory. Ja osobiście demaska demaskatora używam zgodnie z jego nazwą do zmywania maseczek po prostu do tego, bo go lubię. To już jest mój drugi demaskator. Pierwszy już powoli kończy swoją posługę, dlatego warto było już pomyśleć o tym, żeby zdobyć kolejny, ale to, co jest klucz, tej jesiennej edycji. To pani jeziora, czyli wiązówka błotna w formie hydrolatu. Jeżeli masz problemy na skórze, problemy trądzikowe, to powinieneś pokochać, powinnaś pokochać ten hydrolat. Póki co żadna inna firma, naprawdę żadna inna firma w Polsce nie. Sięgnęła jeszcze powiązówkę błotną, a pani jeziora jest po prostu dzięki niej bogata w salicylany. Więc kwas salicylowy, myślę, że wiecie jak działa. Naprawdę bardzo dobrze potrafi przysłużyć się skórom, suchym, skórom tłustym, skórom problematycznym, ale nie tylko im, bo również jeżeli potrzebujemy troszeczkę jesiennie przywrócić skórze równowagę to to będzie również bardzo fajna alternatywa. Więc Pani Jeziora i czysty olej z opuncji figowej. To jest tylko albo aż 10 ml naturalnego botoksu. Oleju z opuncji figowej, z nasion opuncji figowej, jednego z najdroższych moim zdaniem olej świata, o niesamowitym działaniu. I można go używać solo, można go dodawać do innych kosmetyków. Ja jestem zachwycony. Patrycja, rozwijaj się tak, jak się rozwijasz, bo twoja ofiga za każdym nowym produktem po prostu powala mnie na kolana. Świetne składy, świetna koncepcja, świetne rzeczy. Tu akurat są proste kosmetyki, ale uwaga Granat, który był niedawno do wygrania w moim konkursie to chociażby kwintesencja, właśnie niesamowitych składów Nadkrytycznych, nadkrytycznego ekstraktu z granatów i wielu innych. Niesamowitych komponentów. E Esencja, taka tonka, niesamowita sprawa. Serum olejowe, dzika figa, niesamowita sprawa. I właściwie, co nie wprowadziłaby Patrycja do swojej oferty? Jest niesamowite, więc jeżeli jeszcze nie znacie ofigi, najwyższy czas zapoznać się z ofigą. Ostatnie trzy produkty, które sobie przywiozłem, to produkty. Z marki uzdrowisko. Marki, którą poznałem niedawno, ale już się w niej zakochałem. Zakochałem się w podejściu dziewczyn tworzących markę, bo jest niesamowite. To są współczesne, może nie zielarki, może nie czarownice, ale czerpią pełnymi garściami z natury wspieranej nauką, co jest moim zdaniem najbardziej wartościowe, ponieważ wychodzą z tego największe cuda i tak. Trzy nowe eliksiry miłości. E, jako, że poznałem już esencję olejową, a e, właściwie balsamiczną, e, z nadkrytycznego mm, maku, to tym razem pokusiłem się o esencję olejową. Na razie wam nie pokażę, jak wygląda, chociaż jest to po prostu buteleczka z pipetką wersja płynna. Balsamiczna jest po prostu balsamem, e, ale myślę, że ten mak również dobrze sprawdzi się na mojej skórze, bo balsamiczną esencję moja skóra naprawdę pokochała. Jeżeli chodzi o to, że mamy już jesień, no to musiałem kupić coś dla skóry na jesień przed zimą. Odżywczy krem z rokitnikiem. 98% natury. To nie mało, to dużo. Rokitnik, bardzo fajna roślina. Krem całodniowy. Niezależnie, czy będę go używał rano, czy po południu, czy może nawet na wieczór. Bardzo fajna rzecz, świetny skład, rokitnik, niesamowita roślina. Ale moją miłością, największą miłością w uzdrowisku są produkty z czarnym tulipanem. No więc nie mogło zabraknąć kolejnego produktu z czarnym tulipanem. Tym razem maseczki roślinnej właśnie z tym silnie odmładzającym przeciwzmarszczkowym składnikiem, jakim jest ekstrakt z czarnego tulipana. Świetny. Składnik w kosmetykach, których już do tej pory używałem. Maseczka jestem pewny, że będzie równie świetna. I na ten moment mogę powiedzieć, że niebawem spodziewajcie się przekrojowego filmiku o kosmetykach uzdrowiska, bo mam już ich trochę, trochę ich już używam. Doszły kolejne trzy nowe, więc będę w stanie naprawdę szerzej coś powiedzieć o tych kosmetykach. Więc jeżeli chcecie poznać, dlaczego zakochałem się w uzdrowisku, Wypatrujcie kolejnych filmików na kanale. Oczywiście dajcie mi trochę czasu, bo to nie będzie za 3-4 dni. Muszę jeszcze najpierw poznać bliżej te kosmetyki. Ale niebawem będzie uzdrowisko. Nie ściernisko. Eko Cuda były... Eko cuda. Będą, mam nadzieję, że nie będą się już więcej pokrywały z innymi targami. Mam nadzieję, że będzie coraz więcej fajnych marek. Chciałbym, żeby to były wygodniejsze targi, bo forma bazarowa jest trochę męcząca. Naprawdę tłumy były takie, że były stoiska, do których w ogóle nie zajrzałem, bo. Nie chciało mi się przepychać przez tłumy. O ile nie zachęciło mnie coś wcześniej w danej marce, bo oczywiście, przygotowując się do takich targów, również najpierw sprawdzam, kto się wystawia, do kogo chciałbym podejść. Jeżeli jestem mocno zdeterminowany, to nawet tłum mnie nie odstraszy, ale jeżeli po prostu marka jest, a nie znam jej i nie potrafię jej poznać zdalnie po jej materiałach, to tłumy to jest coś, co dla mnie niestety powoduje to, że. Nie podejdę, bo nie mam ochoty się przebijać przez tłumy. Także fajnie byłoby, jakby organizatorzy jako cudów pomyśleli również o tym, że może większe miejsce, a może ciut inaczej e, rozplanowanie samej hali targowej, bo impreza ściąga świetne marki, impreza ściąga rzesze ludzi. Może warto ją rozwinąć w coś bardziej profesjonalnego? Zapraszam Was na kolejne filmiki, może niekoniecznie holowe, ale... Lubię kupować kosmetyki, więc będę Wam pokazywał co jakiś czas, co sobie gdzieś tam przywożę, a przywożę tego z różnych miejsc. Myślę, że wcale nie mało, więc zaglądajcie, lubicie hole, to będą hole.